Hej, cześć, witajcie z tej strony Gladkis. Zapraszam was bardzo serdecznie na materiał z gry Tasty Planet. I wiem, tak, wiem, gra była już ogrywana nie przez jedną osobę, a przez wiele osób, ale ja, trochę spóźniony, ale w dobrym stylu, mam przynajmniej nadzieję, uda mi się tą gierkę przejść, ponieważ sam nie miałem okazji jeszcze jej przejść ani razu. Z tego co wiem, jest też dodatek, więc postaram się przejść i to, i dodatek, plus potem mamy grę Tasty Blue, z tego co kojarzę, od tego samego studia, które wydało tą grę, więc spróbujmy. Widzę, że mamy dużo poziomiksów, więc będziemy robić wszystko jak się tylko uda. Ogólnie z tego co zrozumiałem, tak, z fabuły, chodzi o to, że jesteśmy swego rodzaju jakimś, nie wiem jak to powiedzieć, bardzo małym stworzeniem, które będzie rosło cały czas. Dobra, poruszanie jest myszką czy wsadem? Możemy i myszką, i wsadem. Nie wiem, szczerze mówiąc, czym będę się poruszał, czym jest wygodniej. Chyba w sumie bez różnicy. Na razie zjadamy sobie jakieś małe cząsteczki. Nie wiem, czy to jest... z dirt z Minecrafta. Come on, nie wiem czy, co to jest konkretnie. W każdym razie, po zjedzeniu konkretnej jakiejś tam ilości uda nam się zjeść po prostu coś większego i będziemy sobie tak rośli w ten sposób. Jak nam to wyjdzie, tak jakby z czasem, zobaczymy sobie na pewno. Na pewno sobie zobaczymy. Na razie najważniejsza misja, urosnąć i tyle. Zjadać po 2, po 3, po 5, po 10, po 58 kawałków takich i będziemy sobie rośli bardzo ładnie. Są nam też jakieś rekordy. A, i widzę, że mikrometry mamy, okej, również. Jeśli chodzi o to, więc pewnie również to widzicie, moje mikrometry w lewym górnym rogu. O, już mogę zjadać te większe, przez co mogę trochę szybciej urosnąć. Yummy! Dobrze, i możemy rosnąć. Co dalej będziemy mogli jeść? A jest napisane, co to jest. Mały kawałek ziemi, a to jest większy kawałek ziemi. Dobrze, szanuję w takim razie. Jesteśmy też szarzy. Opa, proszę bardzo. Minuta 05. Udało nam się całkiem ładnie to zrobić. Dalej. Dobra, drugi poziom. Lecimy z drugim poziomiksem. Czy mogę... Ou! Czyli mogę... A, czyli też... Powiedzmy, jeśli jem coś niebieskiego, to staje się niebieski. Jeśli jem coś innego, to staje się inny. Bo wcześniej jadłem ziemię, która była brązowa. I ta ziemia troszeczkę inaczej działa. O, i teraz mogę już zjadać chyba te takie. Nie, jeszcze nie wszystkie mogę, tylko te, co się zaznaczają. O, to mogę zjeść na przykład. Okej, okay. Czyli będą mi się troszeczkę kolory mieszały. Mogę to zjeść. Ach, jedno, drugie, dobra, bardzo ładnie. Dzięki temu już będę w stanie troszeczkę szybciej rosnąć. Pyk, 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 oh yeah. Come on, lecimy z tym. Zaraz będziemy mogli te swego rodzaju dziwne wirusy czy coś sobie zjadać. Nie jestem pewien, co to do końca jest. Ale tu mogłem wciągnąć 3 tego wirusa. O, już mogę te wirusy wciągać, proszę bardzo. Tego jeszcze nie, jeszcze jest trochę za duży dla mnie. Te też trochę za duże jeszcze. Tego już mogę wciągnąć, proszę bardzo. Stajemy się zieloni, instant po prostu. Instant zieloni się stajemy. Też mogę zjeść, tu też mogę zjeść, proszę bardzo. I zaraz będzie koniec, bo już widzę zresztą tam... Proszę bardzo, widziałem oczywiście. Oj, też mi podlicza, czego ile zjadłem. Minutę nam to zajęło. Całkiem nieźle. Okej, okay, ugryzło go. O, teraz jesteśmy w ciele człowieka. Będziemy zjadać krwinki. Ciekawy jestem, co się skończy. Tak jakby jak skończy ten człowiek. To będzie bardzo ciekawe dla mnie. I ta muzyka taka spokojna, powiedzmy, w tle. Kurde, jakieś białe jeszcze tutaj krwinki są, czy coś. Czy mogę zjadać te... O, już mogę zjadać niektóre te zielone. O! O, czyli mogę zginąć. Dobra, rozumiem, czyli jestem w stanie zginąć. Czyli muszę uważać na to strasznie. No dobra, niech będzie. Jeśli coś za dużego zjem i to tak, znaczy będę próbował zjeść tak o 2 poziomy, to znaczy, że nie za bardzo mi to pójdzie. Na przykład tego nie mogę ruszyć teraz. O, to zjadło. Muszę zjadać na razie sobie te krwinki plus te, nie wiem, swego rodzaju wiruski, które tutaj się kręcą. Proszę bardzo. O, już mogę zjadać te białe kuleczki, dzięki czemu jestem jeszcze większy, jeszcze fajniejszy. Tu już kolejna kuleczka wyszła, ona mi bardzo dużo daje, więc bardzo chciałbym zjadać ich jak najwięcej po prostu, ile tylko się da. Będę, nie wiem, będę w sumie, będę nazywać się takim wiruskiem małym czy czymkolwiek i będę zjadał wszystkie planety. Ciekawe jestem, czy to w sumie się tak skończy na sam koniec. Bardzo ładnie. Srebro? Mogłoby być lepiej. Chciałbym dostać złoto chociaż raz. Wyleci tu coś małego. Oje! Oje! Są tu jakieś malutkie dobroci. Proszę bardzo, całe takie. Nie wiem w sumie jak to nazwać. Węgorze takie, takie, nie wiem, węże. O, węże, będzie bardziej sensowne. Całe takie węże tutaj lecą sobie. Bardzo ładnie, mogę to zjadać. Pięknie! Dużo punkcików dla mnie, to mnie cieszy. O, tu już mogę tego zarazka jakiegoś zjeść. Nie ma go, gdzieś sobie poszedł niestety. Ale mogę te całe wężyki tu powciągać. Zielonego jeszcze nie, o tu jest. Proszę bardzo.
To są algi, tak? Z tego co rozumiem? To jest ameba? Niech będzie. Bardzo śmiesznie. A co to jest to coś? Ameba właśnie. O, okej. Niech będzie. Na razie mamy połowę. Zaraz, o, będziemy mogli... O, nie! Zostałem zjedzony! Dobra, czyli nie mogę tak robić. Zdecydowanie nie mogę tak robić. O, tego jeszcze nie mogę zjadać nawet. Dopiero zaraz będę mógł to zjadać. Wow. Czegoś się przynajmniej uczę o tej gierce, że nie mogę tak łatwo sobie włazić na co bym chciał. To jest podstawa tego wszystkiego, z tego co widzę. Dobra, no zjadamy na razie sobie te algi całe, czy coś. I staramy się przeżyć, to jest podstawa. Podstawa po prostu survivalu, jeśli chodzi o to. Nie dać się zjeść przez coś innego. O, te zielone już mogę zjadać, też mogę zjadać, mogę już zjadać. Bardzo ładnie. Pyk, 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 pyk. To mi daje troszeczkę więcej, więc będę chciał się bardzo na tym skupić. To też sobie zjemy, to też sobie zjemy. Tego dużego jeszcze nie mogę zjeść, bo jestem jeszcze za mały niestety na to wszystko. Ale zjadanie dużych, w dużych ilościach tych wszystkich małych też całkiem nieźle mnie boostuje, jeśli chodzi o to. Więc sobie zjem te dwa. Tu gdzieś powinien być ten duży zaraz. To mogę zjadać, to też już mogę zjadać. Więc już mogę zjadać chyba w sumie wszystko. Na razie mikrometrów mam 556. Nie wiem jak to dużo, ile to jest na przykład od milimetra. Szczerze mówiąc, nie jestem aż takim znawcą, ale pewnie nie jest to wiele, jeśli chodzi o to. Dobrze, tu zjadamy sobie jakieś duże rzeczy. Te wężyki całe powciągamy. Powinienem zjeść jeszcze te dwa i powinien być koniec. O, prawie koniec. Proszę bardzo, udało się. Dalej srebro, byłem bardzo blisko. To już świat owadów. Umył ręce. O, i spłynęliśmy z wodą, żeby dostać się gdzieś do ziemi. Nieźle. O, i tu są biedronki, które będą nam przeszkadzały. O, i owady inne. Dobra, nie będę ryzykował aż tak bardzo. Myślę, że będę mógł niedługo jeść sobie te większe. O, właśnie, tak. Nie, jeszcze nie wszystkie niestety. Jeszcze nie wszystkie będę mógł zjadać, te duże. Ale tutaj takie już mogę sobie wciągnąć. Proszę bardzo, pyk, pyk. Zjadamy to wszystko, żeby móc zaraz zjadać owady. To by było najważniejsze w chwili obecnej. O, już mogę zjeść owada? Mogę zjeść owada. Perfekcyjnie. Oh yeah! Zjadamy owady. Proszę bardzo, zjadamy owady. Już mamy 2 mm. Więc już jest to zawsze postęp względem tego co było. Biedronki jeszcze nie możemy zjeść ogólnie. Ciebie też zjem, czemu nie? Czekam na kolejne tutaj owadki, proszę bardzo. 3,5 mm. Zaraz będą 4 mm. Powinniśmy móc zjeść biedronkę wtedy. 4 mm, możemy zjeść biedronkę. Oh yeah! Proszę bardzo, zjadamy wszystko co tutaj się krąży. Zjadamy sobie te biedronki, jak tylko się da. Jesteśmy biali, więc też się czyścimy chyba po jakimś czasie. Tak, robimy się biali, jeśli nie jemy nic. I mamy też określony czas, w jakim musimy sobie przejść na ten poziom. Ale jeśli nic się nie pojawia, to ciężko będzie. Idziemy na drugą stronę, więcej żuczków. Proszę bardzo, więcej, jeszcze jakaś biedronka mi tu wyjdzie. Tak po prostu, chyba nie za bardzo. Dużo żuczków, dziękuję. Mogę te liście zjadać teraz. O, to był jeszcze właśnie. Właśnie, to był jeszcze jeden liść. Brąz, no blisko było, ale jeszcze jednak nie. Jakby nie patrzeć, to jeszcze nie jest to. Dobrze, zjadamy wszystko. O, tych małych jeszcze nie mogę. Mam 2 mm. Trochę zaczynam, powiedzmy, jakby od początku z tamtym. Dobra, tutaj te małe, nie wiem, co to są w sumie. Po prostu jako nasiona. O, już mogę zjadać te małe owady. Jeszcze są muchy. Dobra, much nie mogę zjadać na razie. Mogę zjadać owady. Ale tu jest bardzo dużo owadów, więc mogę sobie je zjadać. Przy 4 mm chyba jakoś mogłem już zjadać sobie biedronki, moi drodzy. Nie chcę na biedronkę wpaść. Na muchę też nie chcę wpaść, na pewno. Mogę biedronki już jeść? Chyba jeszcze nie. Mogę zjeść to. Dobra, zjadłem to, więc zaraz powinnam się blokować możliwość jedzenia biedronek i potem liści. Jest, już mogę jeść biedronki. Bardzo ładnie. Dawaj tu biedroneczko. Pyk, pyk. I jeszcze tu nasionko jakieś zostało. Tu jeszcze został jakiś robaczek. Zaraz będę mógł zjadać liście. Będzie bardzo przyjemnie. Już chyba mogę. Tak, już mogę zjadać liście. Więc wszystko wciągam tutaj, co jest. O, o. Nawet nie byłem pewien, czy mogę to zjeść, ale zjadłem tak po prostu. Dobra, no to jemy tą muchę. Gdzieś tu jeszcze jedna łaziła. Proszę bardzo, pięknie. 10 mm prawie mamy. Pyk, pyk. Wszystko przetwarzamy. Więcej biedronek. Więcej biedronek. To jest więcej owadów. Proszę bardzo. Tu jest kolejna mucha. O, czas nam się kończy, czas nas nagli, powiem wam. Czas nas bardzo nagli, jest. Dało się. Nie dostaliśmy nic, bardzo dużo czasu nam to zajęło wszystko. Jest też, widzę, dużo światów, jeśli chodzi o to. Mam zjeść 300 opadów, czym szybciej tylko się da. Dobra, więc staramy się pracować nad naszą, oczywiście tutaj, powiedzmy, wielkością cały czas.
żeby być coraz większym i mieć szansę jak najwięcej tego zjeść. Proszę bardzo, wszystkie owady. Nie jestem pewien, czy to są jakieś żuczki, czy jak mam to rozumieć. One idą do liści. Tu jest bardzo dużo tych żuczków. Dobra, jest. Lecimy dalej. Tu chyba też nic innego nie wypada. Proszę bardzo. Na razie niecałe 70, ale powinniśmy się wyrobić czasowo, powiem wam. Dobra, tu jeszcze dwa są. Tu jeszcze są liście na dole właśnie. Pyk, pyk, bo one nam tu uciekają, jak my się zbliżamy. I to nie jest dobre. Już możemy te liście też zjadać, więc będą musiały iść do tych większych liści jakoś. Bardzo ładnie. Zjadacie tutaj, proszę bardzo. Jesteście zjadane. 117, 122. Całkiem nieźle, jeśli chodzi o to. Pyk, pyk, pyk. I tutaj wszystkie zjedzone z listkiem. I tutaj też. Teraz będą leciały do tych bliżej listków. O, mamy połowę. Powinienem się może na stykna wyrobić, jeśli chodzi o to. Tutaj tych robaków jest naprawdę wow, od groma. Dobra, wszystkie będą zjadane tutaj w tym momencie. Dziękuję, prawie mamy 2/3, prawie. Teraz już mamy 2/3. No i lecimy z ostatnią setką. Mam nadzieję, że się wyrobimy czasowo. Nie będę na razie zjadał tego liścia, szczerze, bo nasz cel jest zupełnie inny. A one wszystkie będą tam lgnęły do niego. I to jest najważniejsze dla mnie w chwili obecnej. Fajnie, mamy sporo tego. Listek nie będzie zjadany. 40 sekund jeszcze zostało, wam powiem. Czy 40 sekund? Na koniec, jak zostanie z 10, to mogę zjeść ten listek dla, nie wiem, dla punktów czy czegokolwiek. Pyk i pyk, dziękuję. Bardzo ładnie, brąz! Nie za dużo, ale no niech będzie, no. Jeszcze dalej siedzimy tutaj chyba z biedronkami. Tu już są jakieś monetki, mam 5 mm, co mogę zjadać? Mogę na razie zjadać biedronki, no dobra, niech będzie. To zjadamy biedronki na razie, jak się tylko da. Nie jestem pewien, przy ilu milimetrach możemy zjadać muchy, więc trochę nam to jeszcze zajmie. Na razie biedronki. Nie wiem w sumie, gdzie jesteśmy, że tyle tych biedronek jest na ziemi, ale nie będę w to wnikał. Wow, ile tych biedronek tu łazi! Wow! Tamtej się nie dostanę nawet, jakbym chciał. Mogę zjadać muchy, bardzo ważne, bardzo, bardzo ważne. Zaraz będę mógł zjadać resztę i też będzie bardzo przyjemnie z tym. Pyk, 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 3 muchy zjedzone. Centymetr już mamy, już możemy jeść te patyki całe. Dobrze, jest fajnie. Tam jest kolejny patyk, tu jest kolejny patyk. Najważniejsze, żeby zjadać te największe rzeczy, które nam dają najwięcej po prostu. Zaraz monetka, monetki już, dziękuję serdecznie. Monetki wciągamy w siebie. Zaraz będziemy mogli wciągać sobie te całe, jak one się, żołędzie nazywają. Żołędzie, dokładnie. Dużo much, dużo biedronków. Pięknie. 2,5 cm prawie mamy. Niezły wynik. Jednak te żołędzie mnie najbardziej interesują. O, już mogę wciągać żołędzie, proszę bardzo. 3 cm już mamy prawie. Te wszystkie biedronki. Jeszcze 2 minuty mamy na spokojnie. Pyk, pyk. O, jeszcze tu jest ta kula cała do tego, do golfa. W sumie to się nazywa kula do golfa? Nie jestem pewien w tej chwili nawet. Zjadam wszystkie owady, bo tylko one się tutaj pojawiają. 3 cm, jeszcze nie jestem wystarczająco duży, żeby to zjeść. Czy muszę znaleźć kilka much najlepiej. Tam na górze jakaś mucha się pojawiła, tu jest dużo biedronków. Dostaję bardzo ładny kolorek. O, kolejna mucha. Tu jedna przeszła, mucha. Tu są 3 muchy, po prostu pięknie. 4 muchy. Jestem w stanie to już zjeść, jeszcze nie. Jeszcze więcej much potrzebuję. Mam jeszcze tutaj muszek troszeczkę powciąganych. Tu jest jeszcze jedna muszka, tu jest jeszcze jedna muszka. Tu jest... Jeszcze nie jestem w stanie zjeść, powiem wam. Naprawdę blisko muszę być. Dobrze, jeszcze nie. Jeszcze nie, jeszcze nie. Jeszcze nie. Na sam koniec chyba będę dopiero w stanie. Jeszcze nie mogę zjadać. Kurde, ile tych much trzeba powciągać, wam powiem, żeby się po prostu móc to zjeść. Bardzo ładnie i jest nareszcie, bardzo ładnie poszło. Srebro, troszeczkę lepiej mogło pójść, ale nie jest najgorzej, nie jest źle. Co mogę zjadać w ogóle w tej chwili? Nic nie mogę zjadać? O, mogę muchy tylko zjadać. O, średnio. I znowu jestem przy 9 mm, więc nie jest to zbyt wiele. Ojej, proszę bardzo, już te kulki możemy zjadać. Co to jest? Jakiś owoc swego rodzaju. Już mogę zjadać większe owoce. Dobrze, zaraz się tu bijemy. Proszę bardzo, pyk, pyk, pyk. Już jabłuszka możemy wciągać, bardzo ładnie. Zjadamy wszystko, co się tylko znajdzie na naszej drodze. Dużo jabłek. Nie, to nie jest, to jest winogrono, to nie jest jabłko. To jest jeszcze piłka od golfa, nieźle. Na razie nie możemy zjadać nic więcej, co byśmy chcieli, więc musimy się postarać troszeczkę więcej mieć tych centymetrów. Tutaj dalej nic, jakieś muchy muszą zacząć przyłazić, bo inaczej nie damy rady.
Dalej, w tą stronę. Robimy takie kółeczka i na razie idzie nieźle. Tutaj proszę bardzo, pyk, pyk. Jeszcze tych kul nie mogę zjadać. Żadnej chyba nie mogę jeszcze zjeść. Tak, nie mogę jeszcze żadnej zjeść. Więcej much jest nam potrzebne. Pyk, pyk. Nawet liści jeszcze nie mogę zjadać. No, ciężko. Jakbym już mógł te kule golfowe zjeść, to byłoby fajniej, zdecydowanie. Mógłbym przyspieszyć ten cały porost tego wszystkiego. Dobra, mucha. Kolejne muchy. Kolejne muchy. Nic tutaj nam nie daje, to prawie. Każda nam daje... O, nareszcie. Dobra, możemy zjadać. Możemy zjadać te kule. Teraz będziemy mogli zjadać liście, więc też będzie już fajnie. Chyba będziemy mogli zjadać liście. Nie jestem pewien. 5 cm. To nam prawie nic nie daje, powiem wam. Te muchy prawie nic nie dają. Dobra, możemy zjadać liście. Więc idę powciągać liście. Ile tylko się da tych liści powciągać. Lecimy teraz na prawo. Dwie muchy jakieś. Tutaj więcej liści. Więcej much, więcej liści. Jest. Zrobione. Znowu srebro. Nie udało mi się nigdzie zrobić tego złota. Kurde. Dostaliśmy się na stół. To domina. Co możemy zjadać? Dalej muchy. Widzę, że jest sporo plam. Tak, muchy. Tylko muchy niestety. Gra sobie dwóch kolesi, a my siedzimy po prostu na stole i zjadamy muchy. Tu jest jeszcze jakaś mucha. A, jest. Dobra, udało się złapać. Bardzo ładnie. Tego jeszcze nie mogę. Ciężko. Ale już niektóre mogę sobie złapać, widzę. Niektóre. Bardzo niektóre. Pyk, 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 pyk. Dobra, zaraz będziemy mogli zjadać więcej rzeczy. Tak, musimy złapać to, musimy złapać to. Zaraz będziemy mogli złapać też te kostki i będziemy mogli potem Lego łapać. Bardzo fajnie, jeśli chodzi o to. Tu jest jeszcze jeden. Monety jeszcze nie. Jeszcze nie tak prędko. Tu jeszcze są jakieś owocki. Dobra, możemy zjadać kostki i możemy zjeść monety. Bardzo ładnie. Tu na dole było więcej kostek i monet. Tak, zdecydowanie. Tu nie wejdę tak, ale wejdę tak. Jest jakaś mucha, tu jest więcej much. 3 cm. Nie jest to zbyt wiele, ale staramy się. Na Lego jeszcze zdecydowanie za mało. Jest, możemy zjadać Lego. Możemy zjadać Lego. Bardzo ładnie. Lego nas tu dobustuje. Pyk, pyk. I tu ostatnie Lego. Pięknie. Brąz! Można było to zrobić szybciej, powiem wam. Niech będzie. Hej, zjedz twarz zrobioną z kostek. Niech będzie w takim razie. Postaram się zrobić to jak tylko się da. Proszę bardzo, tu jest buźka cała. O, i teraz po prostu to. Pyk, 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 pyk. Wszystko zależy od tego, jak szybko po prostu będziemy się przesuwać i tyle. Bardzo ładnie. Mimo to srebro. No trudno. Przejdź przez puzzle. Nawiguj przez puzzle i zjadaj. O, nie mogę, muszę pójść po innego puzzla. Niech będzie. Muszę pójść tu gdzieś na koniec po jednego puzzla. Tak, żeby móc teraz zjadać te kostki. Kurde, to zaczynają się takie małe łamigłówki z tego robić też. To jest całkiem ciekawe. Teraz możemy zjadać te kostki i tak dalej. Dalej nie możemy zjeść domino, więc musimy się wrócić chyba do Lego. Z tego co rozumiem. Tak, możemy się wrócić do Lego. Teraz możemy zjadać dopiero wszystko. Bardzo ładnie. Więc zjadamy wszystko, co tylko się da. Pięknie, proszę bardzo. Lecimy z tym wszystkim, wciągamy. I ostatni puzzle zjedzony. Nie dostaliśmy nic. Hej? Nie dostaliśmy nic, żadnej oceny za to. O, już szczury się pojawiają. Jakieś żywe stworzenia takie fajne. Dobra, to chyba są szczury. Nie jestem pewien. Mamy więcej owocków. Dobra, możemy jeść kostki. Więc kostki zostaną zjedzone w miarę szybko. Tu więcej kostek. Szczury nie jedzą kostek, więc to jest nasz plus. Tu jest więcej rzeczy do zjedzenia. Bardzo fajnie. Bardzo mnie to cieszy. Pyk! I zjedzone. Możemy Lego zjadać. Możemy też domino już zjadać. Więc zjadamy. Możemy też szczury zjeść, ale zjem sobie najpierw to. I jeden szczur wciągnięty. I drugi szczur wciągnięty. Nie, to są myszy, przepraszam. Nie są szczury, tylko myszy. Więcej myszek. Tutaj musi się pojawiać, żebym mógł je zjadać. Siup, siup. Tak powolutku. A, uciekła mi. Strasznie mi uciekła. Gdzieś tu jeszcze będą jakieś. Tu jeszcze na górze jedna uciekała, widziałem. Tak, tu jeszcze jest jedna. 7 cm, całkiem nieźle na razie, jeśli chodzi o wyniki. Pyk, pyk. Wciągamy to wszystko po kolei. I lecimy, moi drodzy. Opa, pięknie. 57, niech będzie w takim razie. Lecimy dalej. Musimy zebrać puzzle, tak? Czyli znowu muszę się dostać gdzieś, gdzie
Odblokuje mi się wejście do puzli. Tu na prawo mogę monetę zjeść. Nie mogę zjeść monety. Lewo w takim razie. Mogę zjeść kostkę, mogę zjeść to. Teraz powinienem móc zjeść monetę. Tak jest. Jeszcze tego nie mogę zjeść. To może pójdziemy gdzieś. O, tu możemy zjeść na razie. Bardzo ładnie, możemy zjeść klocki Lego. Nie możemy zjeść jeszcze klocków Lego. Więc możemy pójść zjeść na pewno żołędzie. Tak jest. Dzięki żołędziowi i temu pójdziemy sobie znowu z tej strony. Będziemy mogli zjeść klocki Lego. Tak jest. Dzięki Lego możemy jeść już wszystko, więc nie ma z tym większego problemu. Siup, siup, siup. Nie jestem pewien, czy my zbieramy... A, my zbieramy tylko Lego. Czyli nie muszę robić tej... Może tylko puzzle, nie musiałem zbierać całej reszty. Trudno, trudno, niech będzie. Także pyk, lecimy sobie na ten poziomik. I zjadamy kosteczki. Bardzo ładnie kosteczki zjadamy. Siup, siup. Tutaj jeszcze myszy do sera lecą, fajnie. Dobrze wiedzieć, gdzie je będę mógł zbierać. Tego nie mogę, czyli Lego. Teraz puzzle. Nie puzzle, tylko domino. Mogę też zjadać myszy w międzyczasie. Bardzo ładnie. Już kolejne myszki lecą. Dziwi mnie to, że myszy w sumie jakoś tak lecą tutaj po prostu. Nie starają się tak jakby uciekać. Nie wiem czemu. Dziwne. Wszystkie wchodzą po prostu we mnie. Zakładam, że 10 cm będziemy mogli zjeść tą kostkę sera zaraz. Jeszcze nie. Jeszcze nie. 10 cm to za mało. Każda daje mi 0,1 cm, więc nie jest to zbyt wiele. Nie jest to zbyt wiele, zdecydowanie. Ale mogę spróbować sobie tutaj powalczyć troszeczkę. Zaraz będziemy musieli zjeść ten ser. Może jak 12 będzie? Czyli oznaczałoby to jeszcze 6 myszy. Tu jest jeszcze jedna, tu jest jeszcze, tu jest... A, tam sobie poszła. Jeszcze nie mogę zjeść. Jeszcze może 13 cm, 14? Coś takiego? Zobaczymy. Pyk, pyk, lecimy z tym wszystkim, moi drodzy. Zbieramy sobie... Oj! Tu jedna mysz, tu już dwie kolejne. Jeszcze nie, 14 cm raczej. Siup, siup. O, jeszcze 4 myszy. Dwie już są. Bardzo ładnie. Jeszcze nie mogę zjeść sera. Jeszcze nie mogę. Do 15 cm czyżby? I proszę bardzo, zjedzony serek. Brąz tylko. No dobrze, no niech będzie brąz. Także lecimy dalej z kolejnym poziomiksem. Tu możemy na razie zjadać kostki. Żołnierzyków nie. Gdzie jeszcze są jakieś kostki? Tu są jakieś kostki w sporej ilości. Niech będzie w takim razie. Teraz możemy zjeść Lego. Bardzo ładnie, długopisy. Na pewno zjeść drugie kostki. Ojej, możemy zjadać żołnierzyki. Nie, myszy jeszcze nie możemy. A nie, bo to jest szczur chyba. To jest chyba szczur, dlatego jeszcze nie możemy go zjadać. Tak, to jest szczur. Dlatego nie mogliśmy go jeszcze jeść. Dobra, bardzo ładnie. Tutaj to zjemy, to zjemy. Więcej żołnierzyków, które nam dadzą trochę. Zjadamy. Bardzo ładnie, zjadamy. Jakoś 14 cm było, żebyśmy mogli sobie tutaj zjadać więcej rzeczy. Chyba 14 czy 15, jakoś w ten sposób. Potrzebujemy na pewno zjeść więcej myszy, zdecydowanie więcej myszy. Tu jest jeszcze ten szczurek. Tu jest dużo, bardzo dużo zwierzaczków. Proszę bardzo, i ser mogę zjadać. Tego sera jeszcze nie, ale mogę zjeść sobie myszy na razie. Tego sera też jeszcze nie, karton po mleku, czemu nie? Karton po mleku też zostanie wciągnięty. Pyk, 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 zostało wciągnięte 16 cm. Mało brakuje, żeby zjeść ten ser i brakuje mało, żeby zjeść jeszcze tą pomarańczę. Dobra, wciągamy to wszystko, i myszy, i szczury, co tylko się da. Całkiem nie powiem, że sporo tutaj tych zwierzaków, jeśli chodzi o taki zwykły stół albo coś. Jeszcze nie. Jeszcze nie, jeszcze troszeczkę. Tu jakiś szczurek chodził, bardzo ładnie. Jeszcze myszaki chodziły, proszę. Jeszcze nie mogę tego sera wciągnąć. Ha! Czego jeszcze potrzebuję? Dużo jeszcze potrzebuję tego? Oh yeah. Pomarańcza jeszcze nie. Jeszcze pomarańcza nie. Myszy mi dają więcej tyle, co szczury. Może szczury są większe, nie jestem świadom czemu. Bardzo ładnie. Udało nam się zrobić, powiedzmy, że to jest mniej więcej 1/3 gry, jeśli chodzi o to, więc tu zakończymy sobie ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Póki co komentujcie, subskrybujcie, trzymajcie się ciepło. No i pa, pa!